Witam wszystkich na aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki i każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Zaczynam od kalendarza inwestycyjnego. Jutro dzień wolny w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, także ta zmienność na rynku może być mniejsza. Od wtorku pojawią się większe wydarzenia, także wtorek wskaźnik zaufania konsumentów, no i później czwartek PKB, zdeklarowani wstępni bezrobotni, zapasy ropy naftowej, CPI w Niemczech i CPI Polska. Także tak to wygląda w tym tygodniu na ten jutro spokojniejszy dzień. Natomiast zaczniemy sobie od tego, co ja widzę na wykresie, gdzie ewentualnie możemy zobaczyć reakcję na danych walorach. I tak tutaj zaczynamy od euro dolara. Mamy tutaj korektę, która była zaznaczana w zeszłym tygodniu. Mówiliśmy o zasięgu mniejszej korekty. Widzimy, że dotarliśmy do tej korekty, czyli scenariusz został zrealizowany, zasięg mniejszej zrobiony. Teraz spodziewam się zasięgu tej większej korekty. Spodziewałem się odbicia od tego poziomu właśnie 1,08527 i zejścia ceny niżej, wybicia tego dołka i zejścia do poziomu 1,07906 i tutaj kolejnej reakcji popytowej. Widzimy tutaj reakcję na tym poziomie, także ja oczekuję tego zejścia tutaj w dół i jakiejś reakcji popytowej, czyli euro do dolara, spadek. Tutaj jedna rzecz, która jeszcze się rzuca w oczy, jest to linia trendu, która jest respektowana przez cenę i wybicie będzie negacją tego dalszego scenariusza spadkowego i będziemy się przyglądać, co dalej z tym zrobić. Natomiast na ten moment tak to widzę na parze euro do dolara, funt do dolara, również reakcja podażowa w strefie. Natomiast ja spodziewam się zejścia niżej, tutaj przetestowania tych poziomów w okolicach 1,26292 i 1,26677. Także tutaj również oczekuję tego spadku. Negacją scenariusza spadkowego będzie wybicie tych dwóch stref, które mam zaznaczone wyżej. I tutaj, jeżeli zamkniemy się nad poziomem 1,27677, będę otwierał longi ze stop lossem pod tą strefą. Natomiast na ten moment kluczowe wsparcie, które tutaj nas trzyma, to jest 1,27046. Wybicie tego poziomu będzie sygnałem. Ma możliwość dojścia, przepraszam, jeżeli były problemy z dźwiękiem, na możliwość dojścia tutaj w okolice tych stref 1,26698, 1,27044. I takich na tych poziomach spodziewam się jakichś większych reakcji, które mogą spowodować dalsze wzrosty, natomiast takim poziomem kluczowym dla mnie będzie 1,26269, gdzie wypada 161 tego całego podbicia. Przechodząc dalej, dolar do złotówki, tutaj spodziewam się też spadków zejścia ceny niżej. Na dolarze do złotówki. Tutaj mamy taki klasę, mierząc tą korektę i tą korektę w tym ruchu spadkowym. Pojawia nam się taki dość silny klaster, na który ja będę zwracał uwagę. 2 razy 161 i ta strefa jako strefa popytowa na parze dolar do złotówki. 3,89397, 3,80. 9160. Tutaj te poziomy są dla mnie interesujące, jak i również tutaj ten poziom też jest dość ciekawy. 3,90 ze względu na podwójne mierzenie 127, natomiast poziom 3,91, tu gdzie wyznaczyliśmy sobie w zeszłym tygodniu, że ta reakcja może się pojawić, jest już dla mnie poziomem słabszy, będzie to kolejny test i możliwe zejście niżej.
DAX. Na DAX-ie spodziewam się zejścia do niższych poziomów, tutaj w okolice 18,382. Gdyby ten poziom nam nie wytrzymał, no to 18,204. No ogólnie na indeksach spodziewam się tego zejścia niżej. Gdybyśmy tu podbijali do tych poziomów, będę zagrywał pozycje krótkie, natomiast ogólnie oczekuję zejścia ceny niżej. Zrobiliśmy zasięg tej korekty, niemniej jednak te targety są dla mnie jak najbardziej realne. 18,204, 18,348. US30, jesteśmy na wsparciu. Nasza świeca zamknęła się poniżej, także to wsparcie zostało wite. 39,085. Kolejna strefa wsparcia to jest 38,894, 38,796. Te dwa poziomy mnie interesują jako możliwość zagrania na akcję. Niemniej jednak finalny zakres spadków, no to tutaj w tych rejonach na poziomie 38,296, 38,186. Silne wsparcie również jest tutaj 38,588, wynikające z ZZB i z przetestowania tego szczytu. Widzimy, że zakres tej dużej korekty został wybity. Możemy tutaj jeszcze dołożyć jedno mierzenie tej korekty i zobaczyć, że 161 wypada nam też tutaj w tych rejonach. Także no, to są takie miejsca, gdzie możemy zobaczyć kolejne reakcje popytowe. Niemniej jednak w nadchodzącym tygodniu spodziewam się dalszej wyprzedaży na indeksach europejskich i na indeksach amerykańskich. Złoto bardzo ładnie tutaj zareagowaliśmy na poziomach, które były wyznaczone 2,44. I stąd zobaczyliśmy ten dość silny spadek. Widzimy, że wybijamy 0,61. Ten poziom stał się oporem. No i kolejny mój target, taki tutaj na złocie, to jest, mamy bardzo silny klaster FIBO, mierząc cały ten ruch wzrostowy, dokładając do tego zasięg korekty i mierzenie tego ostatniego impulsu wzrostowego. 8,86 znajduje się na 2,96, mamy tutaj 0,5, 8,86 i zasięg korekty, także bardzo silny poziom wsparcia, gdzie spodziewam się większej reakcji popytowej. Jeżeli by ten poziom nam nie wytrzymał, no to kolejny przystanek to jest 2,262. Niemniej jednak tutaj na pewno na tych poziomach będę zagrywał pozycje długie, jak i również na 7,86, bo jeżeli weźmiemy sobie, zmierzymy ten ruch tutaj, to podbicie, widzimy, że 161 i 8,86 mamy tutaj klaster na tym poziomie i ten poziom też będę traktował jako wsparcie 2,312. Przechodząc do ropy, na ropie też mamy tutaj strefę, która nam zadziałała, niemniej jednak podbicie tutaj do czerwonej strefy i ja spodziewam się zejścia niżej. Na ten moment tutaj dwa poziomy sobie wyznaczyłem, gdzie będę próbował zagrywać pozycje długie: 75,448, 74,472. No i to wszystko, co przygotowałem dla Was na poniedziałkową aktualizację. Do usłyszenia w kolejnych dniach i życzę powodzenia na rynku.